Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was pomysł na magnesy z washi tape. I żeby właśnie zrobić takie magnesy, będziemy potrzebować dosyć cienkiego magnesu, takiego, żeby z jednej strony dało się go pomalować. Ja właśnie takie kupiłam w sklepie z materiałami do do it yourself. I to jest takie dwie kartki z jednej strony z magnesem o wymiarach 20 cm na 14 cm. Te kartki można wycinać, można na nie coś przyklejać albo też można na nich rysować. Wyglądają właśnie tak. Z jednej strony biała, czysta kartka, a z drugiej strony mamy magnes. To czarne to jest magnes. Tutaj możemy coś namalować, mam oprócz tego washi tape i mam też nożyczki. I naklejam paski washi tape właśnie na ten magnes. Łącznie nakleiłam 7 pasków i teraz biorę nożyczki z zygzakiem i przycinam brzegi właśnie tymi nożyczkami. Będą ząbkowane krawędzie. I teraz zmieniam nożyczki. I tak wyglądają moje nowe magnesy. Wyglądają troszeczkę jak plasterki. Tutaj mam karteczkę z rzeczami, które mam do zrobienia oraz zdjęcie. Bardzo prosty pomysł na zrobienie magnesów. Wystarczy, że trafimy w sklepie właśnie na taką kartkę podklejoną magnesem. Bardzo Wam wszystkim polecam. Tak samo zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!